Witajcie, Rafał z tej strony. Z okazji wakacji postanowiłem nagrać tygodniowy cykl dotyczący Mini 2. Jest to dron i model, który jest wybierany przez bardzo wielu użytkowników. I zwykle jest tak, że ludzie kupują go w markecie i nie za bardzo wiedzą, jak wykorzystać jego możliwości. Oczywiście są grupy, są instrukcje, są tutoriale, a ja chciałem stworzyć tygodniowy program dla użytkowników po to, żeby czuli się bardziej zaopiekowani, żeby krok po kroku mogli wejść w świat dronowania i na tym przykładzie Mini 2 właśnie wykorzystać ten potencjał, który mamy dzisiaj. Słuchajcie, w tym odcinku powiemy sobie krótko na temat przepisów, jakie obowiązują w Polsce w tej chwili, jeżeli chodzi o użytkowanie, eksploatację Mini 2. Na szczęście ten dron waży poniżej 250 gramów i właściwie na całym świecie, w bardzo wielu krajach, na tego typu drony o tak małej masie patrzy się przez palce. Co prawda ten dron jest wyposażony w kamerę, więc trzeba zarejestrować właściciela. Nie rejestrujemy samego drona, tylko właściciela i robimy to na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, czyli ULC.gov. Wchodzimy sobie tam i rejestrujemy siebie jako właściciela, czyli operatora drona. Kiedyś operatorem nazywało się osobę, która faktycznie steruje dronem, teraz nazywa się ją pilotem, a operatorem jest właściciel, czyli na przykład jeżeli na przykład szkoła latania ma 15 dronów, to ta szkoła jest operatorem, a nie dany nauczyciel czy dany instruktor, który jest akurat pilotem w rozumieniu prawa. Co następnego? Dobrze jest faktycznie numer, który otrzymamy po rejestracji, czyli zaczyna się od POL, umieścić na dronie, na przykład z tyłu pod klapką albo na którymś z ramion. Fajna sprawa. Możemy latać w kategorii otwartej, w podkategorii A1, czyli lekkie drony, blisko ludzi można jak najbardziej latać. Trzeba przestrzegać oczywiście ogólnych przepisów, tam gdzie są strefy, więc polecam Drone Radar, ściągnąć aplikację Drone Radar na urządzenie mobilne i też dokonujemy tak zwanego check-inu, czyli jeżeli chcemy latać, to wcześniej meldujemy się w tej aplikacji Drone Radar. Sprawdzamy oczywiście, jak wygląda ocena ryzyka, bo to jest ważne, w tej chwili wykonujemy loty względem ryzyka, czy trzeba uważać na przykład na helikoptery lotniczego pogotowia ratunkowego, bo wszystkie załogowce, wszystkie statki załogowe powietrzne mają pierwszeństwo przed nami. Pamiętajcie w takim okresie letnim o paralotniach i innych właśnie podobnych obiektach latających. Wysokość maksymalna 120 metrów, latamy w zasięgu wzroku. Czy coś jeszcze potrzebujemy? Szkolenie nie jest wymagane w tej chwili, ale warto sobie zrobić takie szkolenie. Przejść, przeklikać szkolenie na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego i uzyskać taki certyfikat ukończenia szkolenia dla podkategorii A1 i A3. Bo może się okazać, że za parę miesięcy zmienicie tego drona na coś większego. W tej chwili nie mamy certyfikatów, bo po zmianie przepisów i wprowadzeniu dwóch rozporządzeń Komisji Europejskiej mówiło się o certyfikacji, natomiast na dzisiaj nie ma ośrodków certyfikacyjnych jeszcze. Na szczęście Mini waży tak niewiele, że zarówno okres przejściowy bez certyfikatu, jak i ten okres docelowy, czyli po 1 stycznia 2023, tutaj przepisy są takie same w przypadku dronów o takiej małej masie, więc nie ma się czym przejmować. Oczywiście trzeba patrzeć też na naruszenie kodeksu cywilnego, czyli naruszenie prywatności, zakłócanie spokoju, bezpieczeństwa w ruchu na przykład lądowym, więc nie latamy blisko tras samochodowych, nad samochodami bezpośrednio, nad ludźmi, zgromadzeniami ludzi, którzy nie są związani na przykład z naszą sesją nagraniową. Na to trzeba też uważać. Oczywiście prywatność, tak jak mówiłem, i wszystkie strefy, które w Drone Radar można znaleźć. Na przykład parki narodowe, strategiczne zakłady, areszty, więzienia, tam nie latamy, jednostki wojskowe, poligony i tak dalej. Te strategiczne obiekty, które mamy. Więc jak widzicie, przepisy są dość łagodne. Warto zarejestrować siebie jako operatora. Warto przejść to szkolenie, chociaż ono jest nieobowiązkowe na stronie dla obiektów tak małej masy latających, ale jak widzicie, na szczęście Mini ze swoją niewielką masą łapie się w tej całkiem przyzwoitej kategorii.
i dzięki temu zarówno w okresie przejściowym, jak i docelowym obostrzenia są niewielkie, można latać blisko ludzi tym małym dronem praktycznie wszędzie, poza tylko strefami, które są wyznaczone i zamknięte. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, jutro kolejny odcinek. To, o czym chciałem jeszcze powiedzieć, jeżeli chcecie czegoś więcej, jesteście zainteresowani tym produktem, mam warsztat online'owy dotyczący użytkowania Mini 2 od A do Z i w ciągu tego tygodnia będę mówił na pewno też trochę więcej na ten temat, ale warsztat pokazuje nam krok po kroku od rozpakowania drona, aż po prace kreatywne, wszystkie ciekawostki, aplikacje, tak żebyście mogli podczas tych wakacji skorzystać, nie tracić czasu na własne doświadczenia, nie rozbić tego drona i cieszyć się w pełni ujęciami wakacyjnymi. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych epizodach, już jutro następny odcinek. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam i trzymam za Was kciuki. Cześć!